Jesteśmy w Wiszni Małej. Będziemy uczestniczyli w Wiszeńskiej Zadyszce. Już drugiej, tak naprawdę. Mam przyjemność rozmawiać z panem wójtem Jakubem Bronowickim. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo miło, że możemy w wiosennej gminie Wiśnia Mała państwa przywitać na bardzo wspaniałej imprezie, bardzo wiosennej. Dla wszystkich, którzy lubią pobiegać, a tych, co lubią pobiegać, jest coraz więcej, więc mamy okazję to zauważyć. Sportu i rekreacji w Wiszni Małej. W naszym sercu życia kulturalnego. Mhm. W miejscu, w którym znajduje się również biblioteka, jak i zaplecze, w którym możemy pozwolić sobie na różnego rodzaju działania związane z kulturą, tak? Tak, jest wiele sal. Mhm. Tu mamy taką okazję gościć w tej chwili próbę naszej orkiestry dętej. Mhm. Jak również jest i nasze najmłodsze dziecko naszego ośrodka kultury, mianowicie Galeria na Zakręcie, którą w tym roku otworzyliśmy. I również przed naszym ośrodkiem mamy plac rekreacyjny, plac zabaw. Wszystko, co dla naszych mieszkańców jest potrzebne, niezbędne, okraszone to jest również efektami pracy artystów, których gościliśmy na naszym ośrodku wodnym. No i dzięki temu powstało kilka rzeźb, które możemy dzisiaj również eksponować tutaj. I mówicie, jesteśmy przed szkołą podstawową w Wiszni Małej. Proszę powiedzieć, to jest obiekt zachowany, przekształcony. Jak widzimy, jest piękne otoczenie. Piękny park, piękne otoczenie. No, takie dawne założenie pałacowo-parkowe. I nasza szkoła jest centrum tego właśnie założenia, czyli dawnym pałacem, a już od ponad 70 lat szkołą podstawową, o którą, jak widać, dbamy. Widać, tak, oczywiście. Widać. Jest pięknie odrestaurowana. Możemy dojrzeć pewną tablicę pamiątkową. Renowację ten budynek przeszedł w latach 2014-2015 przy udziale pieniędzy oczywiście unijnych, bo to nasza zasada rozwiązywania naszych problemów, że staramy się je zawsze współfinansować środkami zewnętrznymi, tak ażeby jak najwięcej udało nam się zrobić. W tej chwili szkoła sześcioklasowa, od września ośmioklasowa, no i od września już będzie miała nowe imię, imię Małego Księcia. Wspaniałe. Jest to oczywiście inicjatywa szkoły, bo w tym zakresie nadanie imienia szkole pozostawiamy zawsze najmłodszym naszym mieszkańcom, jak również i gospodarzom tego miejsca, czyli dyrekcji i Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców. Także jest to bardzo wspólny projekt, który ostatnio znalazł swój finał w postaci stosownej uchwały Rady Gminy Wisznia Mała, nadającej właśnie imię Małego Księcia. Jesteśmy na Orliku w Krzyżanowicach. Możemy powiedzieć kilka słów na temat obiektu, czym charakteryzuje się, dlaczego jest tak popularny w gminie? Obiekt powstał już ładnych parę lat do tyłu. No i jest, że tak powiem, emanacją potrzeb społecznych, bo tak to jest, tak należy powiedzieć, z racji tego, że potrzebują ludzie takich miejsc, w których mogą po pracy sobie odpocząć, zażyć rekreacji, a ten obiekt jest wielofunkcyjny i dla każdego znajdzie się coś dobrego.
Rozumiem, że na terenie gminy dzieje się bardzo dużo rzeczy rekreacyjnych, jak zdążyliśmy już wcześniej zauważyć, dużo imprez, które odbywa się między innymi w dniu dzisiejszym, oprócz tego treningi towarzyszące, tak jak ten, który widzimy teraz. Tak, trening dzisiaj pewnie odbywa LKS Krzyżanowice, tak powiem, gospodarz tego stadionu, który mamy jeszcze obok. Notabene, no, cały teren jest przygotowany do tego, żeby właśnie różne sporty dało się uprawiać, jak również też i w ostatnim czasie wbudowaliśmy jeszcze świetlicę, która służy mieszkańcom do organizacji różnych imprez, jak również i wydarzeń kulturalnych. W świetlicy znajduje się również punkt biblioteczny, czyli bezpośredni dostęp do książki. Także nie tylko dbamy o zdrowie fizyczne, ale również i rozwój intelektualny naszych mieszkańców, tak żeby mieli bliżej do pewnych dóbr, które naturalnie na terenie gminy wiejskiej, no, są zawsze trochę trudniej dostępne niż w mieście. Panie wójcie, gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy na tak zwanej Górce Sołtysa. Górka Sołtysa. Czyli najwyższym punkcie Krzyżanowic, który służy mieszkańcom oczywiście w czasie zimy, ale i nie tylko, do uprawiania sportów. Oczywiście saneczkarskie. Tak, również są tacy, którzy zjeżdżają na nartach. A w ciągu roku to oczywiście wszyscy pasjonaci jezdy na rowerze, to nie mogą je ominąć. Aha, czyli rozumiem, że w czasie wiosny rowerem jak najbardziej. Tak, jak najbardziej. Zresztą widać tutaj, co niektóre takie trasy, które już są wyjeżdżone przez tych, którzy. Którzy nie oszczędzają i korzystają. Bardzo ładne miejsce. Z drugiej strony widzimy autostradę oraz stadion oczywiście. Tak, nasz stadion tutaj dla LKS-u Krzyżanowice. Póki co sukcesy, które odnoszą nasi mieszkańcy, to między innymi właśnie takie miejsca. Tutaj zaczynają się ich kariery, czy piłkarskie, czy inne. Jesteśmy w centrum gminy Wiśnia Mała. Tak, centrum. To oczywiście, już tutaj trzeba to o tym powiedzieć jak najbardziej, że stolicą naszej gminy jest oczywiście Wiśnia Mała. Takim naturalnym centrum, oczywiście ten rejon, gdzie jest najwięcej usług dla mieszkańców. Aha. I właśnie jesteśmy w takim miejscu, które już po części udało nam się zagospodarować, rozbudować, unowocześnić, bo przed nami Ośrodek Zdrowia, który obsługuje mniej więcej połowę naszych mieszkańców, bo tyle się zadeklarowało, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną dla tego miejsca. Połowa mieszkańców całej gminy, tak. To bardzo dużo. Tak. Biorąc pod uwagę, że mamy konkurencję i Trzebnicy, i Wrocławia, to jest dość duże osiągnięcie. Jest tu podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ginekologia, te rzeczy, które są najbliższe, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną każdego. Obok budynek, który powoli przystosowujemy na potrzeby naszych instytucji, bo wcześniej to był ośrodek zdrowia, jak również i mieszkania. Z samych gabarytów widać, że już nie spełnia swoich funkcji, jeśli chodzi o tą podstawową rzecz, czyli opiekę zdrowotną. A tutaj w tej chwili mamy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i za chwilę naszą samorządową administrację placówek oświatowych. Także staramy się skupić w jednym miejscu wszystko, co jest niezbędne do obsługi naszych mieszkańców. Vis-a-vis po drugiej stronie nasz Ośrodek Zdrowia, obok jeszcze apteka. Także to, co jest niezbędne dla mieszkańca, może znaleźć w jednym będzie miejscu. Się tutaj znajdowało. Tak, nasze plany przewidują tutaj obok rozbudowę naszego ośrodka zdrowia o taką część rehabilitacyjną. Mam nadzieję, że w roku bieżącym uda nam się przygotować stosowny projekt.